Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na pierwszy odcinek, premiera na kanale serii Mouth and Blade. Jest to dokładnie Mouth and Blade Warband, pierwsza część na modzie The Last Days of the Third Age. Wszystko jasne, można by powiedzieć, mam nadzieję przynajmniej. Jest to mod, mówiąc krótko, z uniwersum stworzonego przez Tolkiena. Ja ogólnie z serią Mouth and Blade nie mam jakoś strasznie dużo do czynienia. Nie miałem nigdy, szczerze mówiąc. Próbowałem raz coś pograć, chciałem coś ponagrywać na kanał, ale jakoś mnie do końca seria nie przekonała. Rzecz w tym, że u Daila, u tego samego Daila, z którym nagrywamy wspólnie Hunta, niejednokrotnie nagrywaliśmy. Właśnie ostatnio zobaczyłem serię właśnie z tego moda, z tej konkretnie produkcji. No i stwierdziłem, że po prostu nie mogę się oprzeć i muszę też to nagrać. Mimo że nie mam jakoś wiele do czynienia z serią Mouth and Blade, jakimś wielkim fanem też nie jestem, mimo że gra jest oczywiście rewelacyjna. To subiektywnie jakoś tak nigdy się nie wkręciłem mocno w Mouth and Blade'a. No to jednak ten mod po prostu muszę ograć. W czym rzecz? Tak gwoli wstępu. Dzisiaj sobie zaczniemy i będziemy kontynuować tą serię na strumyku, który odbędzie się jutro, czyli w piątek. Tak, bo ja to... Tak. W każdym razie w piątek o godzinie mniej więcej 17. Jeszcze dokładna informacja pojawi się na kanale, w zakładce społeczność i na Facebooku. Oczywiście też polecam śledzić. Pojawi się jeszcze dokładne info, kiedy ten strumyk będzie i będziemy tą kampanię kontynuować. Na strumyku dlatego, że takie gry, takie dłuższe serie chciałbym właśnie robić na strumykach, jednak jeżeli się będą oczywiście cieszyły popularnością, to po pierwsze, a po drugie, tak jak wspomniałem, z Mouth and Blade'em większego doświadczenia nie mam, więc będę po prostu potrzebował waszej pomocy, więc jak to mawiają Angole, gather your forces, zbierzcie swoje oddziały, zbierzcie się wszyscy tłumnie na strumyku, żeby mnie wesprzeć właśnie w tej wojnie, którą będę toczył przeciwko Sługom Ciemności, bo zagramy sobie, że tak powiem, po jasnej stronie mocy. I chyba tyle gwoli wstępu. Od razu przechodzimy do rzeczy. Rozpocznij nową grę. Tak, zagramy sobie świtem nowej ery, czyli tą jasną stroną mocy. Nie pytam, jaką frakcję, ponieważ to jest pierwsza taka kampania, więc wybiorę po prostu coś na własną rękę i kolejną kampanię, jeżeli będziecie zainteresowani. Właśnie kolejną serię na tym modzie zobaczyć na kanale, to wy oczywiście zapytam was o frakcję i to wy będziecie mieli wybór. A tymczasem jak na razie zagramy sobie świtem nowej ery, zagramy sobie ludźmi i zagramy sobie północnym królestwem Dali. Wszystko za sprawą faktu, że ostatnio właśnie w Wielkanoc czytałem sobie Hobbita po raz kolejny, i tak mnie naszło właśnie, żeby tą Dalą sobie zagrać. No i tutaj ogólnie frakcji jest bardzo dużo, praktycznie wszystkie możliwe frakcje, jakie funkcjonowały gdzieś w Śródziemiu, są dostępne. Zobaczcie, jeżeli chodzi o samych ludzi, mamy Gondor, Rohan, to dwie oczywiście duże frakcje, które są doskonale znane. Ale mamy jeszcze Dunedainów, czyli oczywiście Strażników z Północy, spadkobierców Królestwa Arnoru i nie tylko zresztą, Beorningów. To są ludzie Beorna, mówiąc krótko, tego Beorna, którego właśnie drużyna Kompania Torina spotkała na swojej drodze na zachodnim skraju Mrocznej Puszczy. On ma tam swoje właśnie posiadłości między górami właśnie a puszczą. Dalej mamy Woodmen, to są jacyś ludzie lasu. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to za frakcja. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, naprawdę. No i mamy północne królestwo Dali, czyli właśnie Dal, czyli to odbudowane królestwo, które zostało najpierw spustoszone przez Smauga i tam król, ostatni król Girion poległ, ale zostawił potomka w osobie Barda, łucznika, który ostatecznie Smauga zabił, kiedy właśnie kompania Torin dotarła pod górę. I zabił oczywiście z cisowego łuku, a nie z jakiejś cholernej balisty, którą widzieliśmy na filmie. No i tyle. Klikamy sobie Dal, bierzemy sobie mężczyznę. Jakim jesteś typem żołnierza? Stań się milicjantem Dale, to jest domyślne. Stań się zbrojnym Dale, to jest poziom łatwy podobno. I stań się zwiadowcą Dale. Nie wiem, to prawdopodobnie miejsce startu się tutaj troszeczkę różni. My sobie weźmiemy zbrojnego z Dale. Nie wiem, jak to wpłynie na kampanię, bo tak jak mówię, ja z Mouth and Blade'em nie mam większego do czynienia, więc nie bardzo też wiem, jak tutaj wszystko działa. Mniej więcej się tak tylko orientuję. Możliwe opuszczenie gry bez zapisywania, zalecane. Tak, weźmiemy sobie oczywiście to. Teraz wpisz sobie imię, wybierz statystyki i tak dalej. No, imię sobie wpiszemy Galzak, chociaż czy tu da się jakoś losowe imię wybrać? Chyba nie? No to wpiszemy po prostu Galzak i tyle.
fajnie by było jakieś takie Dale'owe imię tutaj. Czy tam, ja będę mówił Dal generalnie, bo to tak w polskim tłumaczeniu było, z tego co pamiętam, tłumaczone. I co zrobimy ze statystykami? Mamy cztery atrybuty: siłę, zręczność, inteligencję i charyzmę. I jakoś tu musimy te punkciki porozdawać. Ja już sobie zacząłem pierwszą kampanię tak totalnie, żeby wiecie, takie totalne podstawy ogarnąć, bo ja zupełnie gry nie znam, więc no tak totalne podstawy ogarniając, stwierdziłem, że inteligencja jest dosyć istotna. Więc weźmiemy sobie tej inteligencji tak, żeby mieć jej z 8. Weźmiemy sobie może jeszcze charyzmy z 1, żeby też mieć 8 i wszystko, żeby tak uśrednić. I mamy jeszcze jeden punkt do wydania. Mamy najwięcej siły tak czy inaczej. Siła. Każdy punkt dodaje punkty życia. Okej, i umiejętności tutaj możemy rozdawać, które nam pod siłę są. Ale nie wiem, czy nie lepiej, nie wolałbym wziąć zręczności jednak. Każdy punkt daje 5 punktów broni i zwiększa szybkość ataku o 0,5. Dobra, wiecie co? Damy mu zręczność. Ja nie wiem, w co będę szedł, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ja lubię, wiecie, bronie dwuręczne, ale nie wiem, czy tutaj nie będzie trzeba grać jakimś łukiem, oszczepem. Bo to, z tego co zauważyłem, jest dosyć istotne, bo tutaj oczywiście mamy armię i my tam jesteśmy tylko jednym żołnierzem. Mimo że dowódcą, to jednak jednym żołnierzem. No i mamy szereg umiejętności, które możemy sobie tutaj przydzielić. Mamy punkty umiejętności. No i tak, zarządzanie Wildcraft. Co to jest? To chyba było jakieś istotne. Zdolność do przetrwania w dziczy i naginania jej do twojej woli. Wpływa na zdolność ukrywania się oddziału przed wrogiem, a także, o właśnie. I to jest dosyć istotne, przynajmniej na początku, wydaje mi się. Więc damy tutaj te dwa punkciki, żeby mieć duże szanse na ukrycie się. Pierwsza pomoc. Na każdy tej poziom odzyskuje 5% straconych podczas misji punktów zdrowia. Bohaterowie, okej. Okay. Chirurgia. Każdy punkt tej umiejętności daje 4% szans na to, że śmiertelnie ugodzony członek oddziału zostanie ranny, a nie zabity. Może być fajne, ale 4% szans to niewiele. Leczenie ran. Szybkość leczenia oddziału wzrasta o 20%. Na każdy poziom tej umiejętności. To jest fajne. Zarządzanie ekwipunkiem zwiększa pojemność ekwipunku. To też może być w porządku. Ale nie wiem, czy na początku będzie takie super istotne. Spostrzegawczość. Zasięg wzrok. O! Spostrzegawczość bierzemy na pewno. Musimy mieć więcej inteligencji, żeby dodać na spostrzegawczość kolejny punkt, więc mimo że mam 8, to i tak niewiele tu zrobimy. Szybkość oddziału podczas poruszania się po mapie zwiększa się o 3%. To też damy na co najmniej 1. Ile jeszcze mamy? Damy na 2, żeby się szybciej poruszać. To też może być bardzo przydatne. Taktyka. Na każde 2 poziomy tej umiejętności zwiększa się początkowa przewaga bitewna. Nie wiem, co to jest, powiem szczerze, ta przewaga bitewna. Więc no zostawimy na 1. Tropienie. Ślady dają więcej informacji. Umiejętność oddziału. Też nie bardzo wiem, jak te ślady działają, więc to chyba oleje. Chociaż kurczę, mamy 0, może to tropienie dać na 1? I dobrze by to było robić na strumyku, więc możliwe, że na strumyku i tak sobie zaczniemy od początku. A dzisiaj to będzie tylko taki poglądowy totalnie odcinek. No damy tropienie na 1. Szkolenie. Każdego dnia każdy bohater, który ma tę umiejętność, dodaje trochę doświadczenia wszystkim członkom oddziału. Plądrowanie, każdy punkt tej umiejętności zwiększa łup z plądrowania 10%. Łucznictwo konne, jeździectwo to zwiększa szybkość poruszania się na koniu, to wiem. Łucznictwo konne zwiększa celność z konia. Atletyka, zwiększa szybkość biegu. Jak będziemy konia używać, to się chyba nie przyda za bardzo, nie? Tarcza, obniża uszkodzenia, jakich doznaje tarcza. Mistrzostwo w broniach, ułatwia szkolenie się i zwiększa limit biegłości w posługiwaniu się bronią. Potężny naciąg, potężny rzut, potężny cios. Obrażenia dodawamy przy walce wręcz o 8%. Dobra, damy to. Będziemy troszeczkę w walce jednak i damy to w sumie 2 razy. O, w ten sposób zrobimy. I tutaj mamy jeszcze punkty sprawności. No i tutaj broń miotana, łucznictwo, broń drzewcowa i broń dwuręczna i broń jednoręczna jest. Czekajcie sekundę. Oj, dobra. No i teraz tak, ja bym dał jednak broń dwuręczną sprawność, tylko nie wiem, ile tej sprawności dawać. Broń dwuręczna dotyczy walki dwuręcznymi mieczami, dużymi toporami, młotami. Wiecie, że ja broń dwuręczną lubię. Rzecz w tym, że tutaj wydaje mi się, że tarcza jest istotna w tym Mountain Blade'zie. No więc, czy to jest rozsądne? No ale, tak jak mówię, odcinek poglądowy, jeżeli mi napiszecie w komentarzach, że totalnie źle jakoś postać, wiecie, stworzyłem, że inne umiejętności są istotne, no to po prostu zaczniemy sobie totalnie od początku. Czy zobaczę po prostu w trakcie, że to nie ma sensu, to zaczniemy sobie totalnie od początku na strumyku. No i jeszcze, to, chyba że tylko dwuręczną mu dać, ale nie wiem, czy łucznictwo z bronią dwuręczną się jakoś łączy?
Czy mogę mieć łuk i broń dwuręczną? Nawet tego nie wiem. Sami widzicie, jaki ja ogarnięty jestem w te klocki. Dobra, zrobimy w ten sposób jakoś. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. No i gotowe. Dostosuj twarz postaci za pomocą przycisków i suwaków. Nie będziemy tu dużo kombinować, bo jeżeli byśmy zaczynali, wiecie, no, od samego początku na strumyku, tylko damy mu jakąś brodę normalną, nie? Włosy takie bardziej podobne do moich. O ile są. Chyba są, nie? Czy... A, no. O, mogę się postarzyć trochę. Troszkę się może postarzy, nie? No dobra, gitara. No tam twarzy nie będziemy zmieniać, bo tak jak mówię, na razie nie ma to większego znaczenia. No i gotowe. Śródziemie. Cień rośnie na wschodzie, a mroczne stwory dawno ukryte pojawiają się ponownie. Wolni ludzie szykują się do wojny. Wojny, której nie widziano od wieków. Ludzie, elfy, krasnoludy i orkowie. Wszyscy odegrają swoją rolę. Jaką? To się okaże. Podążaj naprzód. Zmień opcję TLD. Podążaj naprzód. W ciągu 3 pokoleń ludzi Królestwo Dale dobrze się rozwijało. Król... Okej, okay, to wam muszę wyjaśnić. Król Marka, tak, generalnie Królestwo Dale upadło po najeździe Smauga. Zostało odbudowane po tym, jak Smaug oczywiście zginął. No i królem Królestwa Dale został Bard Łucznik oczywiście, ten sam, który Smauga ostatecznie ubił. Jego synem był, jeżeli dobrze pamiętam, Brand. I stąd... dlaczego Marka? No bo po angielsku, jeżeli przetłumaczycie słowo brand, no to wyjdzie wam Marka, nie? To jest właśnie efekt jakby tłumaczenia translatorowego, które w tym modzie występuje, bo mamy oczywiście moda po polsku, ale to tłumaczenie jest jakie jest i mogą się takie dziwne kwiatki pojawić. Czyli tutaj chodzi o króla Branda, no który po prostu został dosłownie przetłumaczony. No, idziemy dalej, przeskoczmy to, ale to jest taka zabawna naprawdę pomyłka, że tak powiem. Król Brand w każdym razie, wnuk Barda Łucznika. Aha, wnuk, czyli synem Barda Łucznika kto był? Jakiś Bain bodajże, czy coś w tym stylu. Bain chyba, w ten sposób się nazywa. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no, rządzi teraz Brand, który jest wnukiem Barda Łucznika. Sprawiedliwie rządzi, handluje i wzbogacił, tak, miasto. Ale wrogowie wkraczają teraz przez granicę na wschodzie. Ułamani, kłótliwi nomadowie, z którymi mowa, trudno się dogadać, jeszcze bardziej trudno im zaufać. Zabawki, dzwonki oraz ładne lalki muszą być teraz odłożone na bok za włócznie, łuki i mocne tarcze. Tak, bo Dal słynęła właśnie z tego, że wytwarzała zabawki, no i różne takie właśnie, że tak powiem, pamiątki swego rodzaju. One się pojawiły między innymi na uroczystości z okazji 111 urodzin Bilbo Bagginsa. To się w Władcy Pierścieni pojawiło właśnie, że Dal wytwarza takie rzeczy teraz i z tego słynie. Drzewa muszą być wycięte nie na ściany nowego stekingu, ale na kołczany i strzałki i strzały, którymi należy je wypełnić. No, młodzi mężczyźni i tak dalej. Dal ma sojuszników, krasnoludy z Samotnej Góry, oczywiście z Ereboru, których mury zdobią każdą ulicę Dale. Również w Mirkwood, czyli w Mrocznej Puszczy, odbywał się ruch uliczny, czyli komunikacja tak jakby dla wspólnego dobra. Wytrzymałe... co? Strzegą tam szlaków. No tam w Mrocznej Puszczy oczywiście żyją elfy z Mrocznej Puszczy. No i dalej Beorn, z którym też nie najgorzej się dogadujemy chyba. Rzecz w tym, że we Władcy Pierścieni był dialog jak... chyba we Władcy Pierścieni. Jak Frodo przybył do Rivendell i siedział na tej uczcie u Erlonda, to on został posadzony koło Gloina i tam gadał z Gloinem i właśnie Gloin stwierdził, że między Dalą bodajże, a ludźmi Beorna jakiś tam konflikt był, czy tam między krasnoludami z Ereboru i ludźmi Beorna, był konflikt właśnie, jeżeli chodzi o szlaki handlowe jakieś. I to taki krótki tylko wspominek, jak te relacje wyglądały i nic więcej tak naprawdę nie wiemy. Dobra, no wszystko wiemy, idziemy dalej. Musimy bronić karawany, bo w drodze do miasta Dale masz szansę, żeby właśnie tutaj pomóc karawanie bronić się. Okej, no to z grubej rury zaczynamy. Pierwsze pytanie moje do was, ludziska, czy tutaj się da przyspieszyć bieganie?
Bo pod shiftem mam przybliżenie, nie? I nie widziałem jakiegoś skrótu na bieganie. Dobra, no zobaczymy. Tu już z lewej flanki nas okrążają. Jeśli co, złapiemy tego orka tutaj. Kurde. O! No. Dobra. Kurde, się namęczyłem z jednym orkiem. No ale ja naprawdę nie ogarniam mechaniki. Czy to ta walka wydaje się taka banalna jakby i jest to w sumie bardzo przyjemne. Ale ja naprawdę mam problemy z trafianiem tutaj nieraz. Zabiłem? Chyba nie. Chyba oni go wykończyli. Ale mamy ogólnie włócz, nie? Okej, tamten już ucieka chyba, nie? Nie, zawrócił. Żadnej staminy tu nie mamy. Zabiłem, dobra. Udało się, zwycięstwo. I tu widzę, że krasnoludy były w obstawie. Jak naciśniemy tab, to kończymy walkę. Torbal Karawaniarz. Dziękuję za pomoc, teraz jesteśmy bezpieczni. Widziałeś już kiedyś tak wielu orków? Nie wyglądają na górskie, które... Okej. Mają starożytny znak Mordoru. Wojna się zbliża. Radzę ci udać się do najbliższego miasta i powiadomić o wszystkim, co tu zobaczyłeś. To jest bardzo ważne, dlatego proszę cię, żebyś się pospieszył. Nie, nigdy wcześniej nie widziałem tylu orków. Jestem żołnierzem w nadchodzącej wojnie. Jesteś? Oczywiście, że jesteś. Widziałem, że staniesz się wojownikiem. Okej. Jestem rzeczywiście szczęśliwy dzisiaj, więc będę musiał skorzystać z... Trzymaj, masz trochę lokalnej waluty używanej przez krasnoludy, gdyż przejeżdżając przez Erebor lub Żelazne Wzgórza, możesz spróbować wyposażyć się w bajeczny krasnoludzki oręż. Okej, czyli no do Ereboru trzeba by zawitać. Samouczek. Punkty zaopatrzenia, które możesz użyć do handlu z mieszkańcami. Punkty zaopatrzenia to jest waluta po prostu. Bezpiecznej podróży, Torbal. Jestem pewny, bla bla bla. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania, jeśli pomożesz ich lud. Tak, no i tu jest informacja, że zdobywałem punkty rangi frakcji, jeżeli pomagamy właśnie frakcjom, ale to jest chyba typowa mechanika Mountain Blade'a. Zapamiętam to, dzięki ci i bądź bezpieczny. Okej, zadanie wykonane. I teraz gdzie lecieć? W sumie Esgaroth mamy blisko i mamy blisko Dale. Dale już sprawdzałem i tam generalnie dostajemy zadania u elfów. Tego bym nie chciał robić, więc pójdziemy sobie najpierw może do Esgaroth, co? Do Esgaroth. I pytanie brzmi też, czy ja mogę poruszanie na mapce tej przyspieszyć jakoś. Podejść do Lake Town, bo to jest miasto na jeziorze oczywiście. Iść do halu, do baraków, odpocznij. Chodźmy do holu i zobaczymy, czy tutaj będzie ktoś, kto zechce nam dać jakieś zadanie. Ten koleś. Kto to jest? Lord Esgarain. Dowódca Dale. Aha, czyli tutaj też rządzi Dale w Esgaroth. Okej. Masz dla mnie jakieś zadanie? Mam coś, czy mógłbyś... Trzeba uporać się ze złoczyńcą znanym jako Angbor Srogi. Wziany we wsi ludzi lasu. Dobra, weźmy tego questa. Na razie bierzemy chyba jak leci, nie? Chociaż tutaj, kurczę... Chodźmy do Lake Town jeszcze. Podejdźmy w sumie. Zobaczymy, co tutaj... Zobaczymy, jak to wygląda. Odwiedź miasta, osady i obozy. Mogę rozmawiać z ludźmi i dostawać questy. Okej. Tak wygląda miasto na jeziorze Lake Town. Czy raczej Esgaroth. Wygląda fajnie, nie? Tu mamy jakiegoś gościa, który pewnie nas może uzbroić jakoś. Czy ja mam pieniądze? Punkty prestiżu Dale. 50 tylko, więc ja tu raczej się w nic sensownego nie wyposażę, szczerze mówiąc. No to po 500, po 2000, więc no nie ma, no to wiecie, to jest początek, więc no tutaj jakby wielkiego szaleństwa raczej nie będzie, więc wiecie co, chyba tu nie będziemy kombinować, bo za wiele nie jesteśmy w stanie nakupić, więc po prostu odejdziemy stąd i przemieścimy się do Dale i zobaczymy, jakie tam questy dostaniemy. Później skoczymy do Ereboru, do City, do zamku od razu. Okej. Właśnie. Król Brand. To jest właśnie ten prawdziwy władca Dale.
Lord Bard. To jest prawdopodobnie syn Branda. Bard II rządził właśnie w czasie wojny o pierścień, z tego co pamiętam. No i mamy jakiegoś Lorda Halvarda. Dobra, porozmawiajmy z nimi po kolei. Masz dla mnie jakieś zadanie? Doniesiono mi, że wrogi zastępy koncentrują się w główny obóz Run. Nie ma... nie wiem jakimi siłami. Musimy zwiad przeprowadzić. Czyli musimy tam podejść pod to po prostu. Rozumiem. Lord Bard, czy ty masz dla mnie jakieś zadanie? Kto dostarczył mi wiadomość, czeka na nią Ruel. Obecnie korzysta on z gościny, jaką oferuje wieś ludzi lasu. Bardzo ciekawa sprawa, powiem wam szczerze. I to mi się strasznie już podoba. Wykonamy też to zadanie. To, że ja wcześniej brałem te questy u tych gości, bo raz sobie odpalałem kampanię, żeby zobaczyć w ogóle, o co tu chodzi. I on mnie wysyłał do elfów, a teraz tymczasem wysyła nas do ludzi lasu, więc no już widzę, że ta kampania za każdym razem wygląda troszeczkę inaczej. Król Brand, on chyba nic dla nas tutaj nie będzie miał. Jakieś zadanie? Nie, żadnego ekwipunku specjalnego też nie dostaniemy. No on nam tylko powiedział, że musimy tutaj brać udział w tej wojnie, która się dzieje. Dobra. Odejdźmy i teraz mamy, jakiego mamy questa? Musimy do obozu Run podejść. To jest całkiem blisko, więc spróbujemy podejść. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Okej, zadanie wykonane. O, coś mnie tu ściga. Zdążę? Chyba zdążę. No i od razu sobie wrócimy do... na zamek pójdziemy i od razu tego questa oddamy. Ruel, okej, temu mieliśmy... a to baba jest. Tej mieliśmy w takim razie. Nazywam się Galzak, do usług pani. Dowódca Doliny Anduiny. O co chodzi? Lord Bard przesyła ci wiadomość. Dobrze mi weź moją pieczęć w dowód, że otrzymałeś przesyłkę i przekaż pozdrowienie Lorda Barda, gdy go następnym razem spotkasz. Nerwowy mężczyzna. Szukam mordercy zwanego Angbor Srogi, a ty pasujesz mi do opisu. Okej, czy on będzie mnie tłukł? Więc odłóż broń. Jeśli jesteś niewinny, to nie masz się czego obawiać. Aha, tak, on twierdzi, że jest niewinny. A niech cię. Nigdzie nie odejdziesz. Fuck! Jak cię wyciągę broń? Kurde! Czekajcie. Ja jestem ranny teraz, więc no nie wiem, czy to będzie wykonalne. Zaopatrzeniowiec. Dobra, najwyżej sobie pójdziemy i wrócimy kiedy indziej. Tak, tak, odejdźmy. Podejdź do obozu, dobra. I jakiegoś na giem mamy znaleźć typka. Coś czuję, że to ten na samym środku. Chociaż nie, ja z tego co pamiętam... A tak, tak, to ten, dobra. Pomyliłem obozy. Jestem Galzak, do usług. Ruel przesyła ci wiadomość. Dobra. Masz dla mnie jakieś zadanie? Wiadomość. Czeka na nią Orofin. Z gościny oferuje mu Karas Galadon. Dobra, weźmy to zadanie. Gdzie jest Karas Galadon? O, tutaj. To jest już Lothlórien. O kurde. No wygląda to ładnie, ale coś czuję, że tu się będzie łatwo zgubić. Tu nikogo nie widzę. Okej. Tam są jakieś elfy. No wygląda to fajnie. Wygląda to bardzo fajnie. Tu się coś świeci. Jakaś fontanna. Tu mamy jakiś... To są zwykli żołnierze raczej. Prawda? Królewski mistrz łuku. Pewnie po schodach na górę trzeba iść. Żeby znaleźć tego właściwego człowieka. To pewnie ten, co stoi tam najwyżej. Chociaż on też wygląda na zwykłego żołnierza, nie? Do głównego placu może, bo ja się do tej fortecy udałem. Może trzeba na główny plac się... O, właśnie. Przypuszczam, że tak. Tylko, że to nie wiem, czy to nie jest Glorfindel, czy ktoś w tym stylu. Ale nie, to Glorfindel. No, tak, zgadłem. Tylko, że co on robi? Lothlórien. Orofin. Do niego się miałem udać. Do usług. Gladavetor przesyła ci wiadomość. Dobra. Relacje się polepszyły, zdobyłeś 4 punkty rangi.
wpływu leśnych elfów. Czy możesz mi pomóc? Przepraszam, nie mogę zająć się tobą jako nieznajomy. Aha, dla Lothlórien. Okej. Czy ma zadanie dla mnie? Wiadomość. Czeka na nią Elrond. Kurde, to my się przemieszczamy coraz bardziej w kierunku zachodnim. Elrond jest, to jest obóz Rivendell. Czy to do obozu Rivendell się muszę udać, czy prosto do obóz Rivendell? Dobra. No dobra, idźmy do obozu Rivendell w sumie. Zbrojny z Rivendell. Jest Elrond. No on jest nawet podobny. O nie, to ty... Nie, dobra, po prostu trzech gości, którzy wyglądają tak samo. Dobra, dostarczę... Okej, Orofin przesyła ci wiadomość, zadanie wykonane. Wielkim uzdrowicielem nie może mnie uzdrowić też. Specjalnego wipunku też nie da. Czy ma dla mnie jakieś zadanie? Wiadomość. Obozu leśnych elfów. Okej. Okay. Dlatego... Dobra, czyli wracamy z powrotem w odpowiednim kierunku. Więc tak, to zadanie możemy wziąć. I ruszymy z powrotem w stronę obozu leśnych elfów. Nie, to jest wieś ludzi. Tu jest obóz leśnych elfów. Koło tego Dol Gulduru. I ruszamy. I ciekaw jestem, czy ja to mogę jakoś przyspieszyć. No i jeszcze to muszę ogarnąć to wyciąganie broni. To z całą pewnością muszę ogarnąć. I przełączę... A, jedynką, dwójką pewnie się tego. Okej, no tego nie sprawdziłem. To by pewnie zadziałało. Ale na spokojnie. Tak jak mówię, to jest dla mnie totalnie nowa rzecz. Granie w Mount & Blade'a. Mimo, że gra jest leciwa, jak widać zresztą po grafice. Ale dla mnie to jest totalna nowość, więc tutaj wielu rzeczy nie będę ogarniał. Także wszelkie takie podstawowe porady są bardzo mile widziane. Zresztą nie tylko podstawowe. Ale wszystkich tak nie spamiętam, więc te podstawowe najbardziej mile widziane. Dobra, obóz leśnych elfów. Podejdźmy do obozu i musimy dla tego nagiego gościa, który tam na środku stoi, musimy mu przekazać wiadomość od Elronda. Czyli jesteśmy kurierem takim. Zawód kurier. Elrond przesyła ci wiadomość. Fajnie. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Nie, nie ma dla mnie. Czyli te wiadomości na razie się nam pokończyły. Więc teraz tak, podejdźmy sobie do baraków. Potrzebuję ochotników. Okej, możemy dwóch ludzi zwerbować. To nie jest jakieś wielkie szaleństwo, no ale lepsze to niż nic. Mamy dwóch ludzi. Oj, nie to kliknąłem. Dobra, bywaj. I teraz mamy questa. Nie to. Z orkami. No i musimy schwytać tego gościa, który tam we wsi cały. Jego schwytamy. Aha, do 15 maja mamy to zadanie. Orkowie do 16. A mamy datę 17 maj? Czyli te questy się nie przeterminowały przypadkiem? A nie, otrzymane. Aha, mam 18. Dobra. Czyli tutaj mam jeszcze czas na tego gościa. Nie udało się ukończyć tego zadania. Czeka na twoje wyjaśnienia w tej sprawie. Aha, czyli nie udało się ukończyć. Muszę się wyjaśnić temu lordowi jakiemuś tam. I muszę dorwać tych orków. Być zajął się plemiennymi orkami błąkającymi się po okolicy. W okolicy wsi ludzi lasu. Dobra, podejdziemy pod wieś ludzi lasu. Tam sobie spróbujemy zrekrutować jeszcze paru żołnierzy i spróbujemy się zająć tą bandą orków. No i na tym odcinek zakończymy generalnie. Nie wiem, czy ten materiał już nie wyszedł za długi, albo tam tworzyliśmy postać na początku. Jakoś go tam potnę. No i główna rozgrywka będzie oczywiście pod baraki podejdźmy. Ochotników. Okej. Okay. Beorniński mężczyzna, weźmy go. I leśny osadnik. Dobra, i na razie tyle. I spróbujmy zaorać tych orków, którzy się gdzieś tu kręcą podobno. Albo przynajmniej gdzieś się kręcili. Na razie nikogo nie widać, śladów nie widać. Tylko to są chyba te moje ścieżki, nie? No ja ich wcześniej gdzieś napotkałem. O, nie, to karawana. O, banda orków. Ruszajmy na nich. Rozkaz swoim oddziałem zaatakować. Ruszajmy na nich. Poddaj się albo zginiesz. Jak chcesz, gotuj się na śmierć. Nie, dziękuję. I teraz tak.
Aby podporządkować swoje oddziały w formacji, naciśnij J, K dla tarcz, ściana. Wow. Dobra, tak to działa. Czekajcie. Szarża, odwrót, za mną, utrzymać pozycję. Dobra, niech utrzymają pozycję na razie. Bo niektórzy mają łuki, więc... O, jeden już padł. Kurde, to jestem... W ogóle z tej włóczni nie potrafię trafić. Dobra, dorwałem dziada. Tak jest, mamy zwycięstwo. Bagaż, otwórz ekwipunek. Zwycięstwo, dobra. Straty brak, trzech orków zabitych, razem trzech nie żyje. I zadanie wykonane, tak? Orkowie. Nie, to jeszcze chyba nie wszystko. Jeszcze będziemy musieli tu się trochę pokręcić. Coś czuję. Okej, okay, no na razie niczego tu nie widzę. Ha. Huh. Czy to może jednak wszystko? Dobra, wiecie co? Zakończymy dzisiejszy odcinek na tym właśnie etapie. Wróćmy sobie do wsi Ludzi Lasu. I tyle. Będziemy sobie tu tego modzika oczywiście ogrywać dalej, tak jak wspomniałem, na strumyku w piątek, więc zapraszam wszystkich, wasza pomoc będzie oczywiście mile widziana, będziemy grali Dalu i chyba sobie zaczniemy jednak od początku, bo tutaj zginąłem głupio od tego gościa i tak dalej, więc zaczniemy sobie od początku, więc... No to wszystko w sumie i zobaczymy. Jeżeli będzie wam się ta seria podobała, to będziemy ją kontynuowali na odcinkach i ewentualnie na innych strumykach. No jeżeli nie za bardzo, no to po prostu zajmiemy się czymś innym. No ja mam nadzieję, że jednak troszeczkę w tego moda pogramy, bo taka troszeczkę odskocznia, bo ostatnio dużo gram w RTS-y, no i to będzie taka trochę odskocznia, chociaż taka nie do końca, bo tutaj też jednak no, kierujemy jakimiś oddziałami i trochę tej strategii, że tak powiem, jest. Tyle z mojej strony, dzięki serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, czołem.